czasie i trochę nas to podnosiło. Myślę, że źle do tego podeszliśmy. No i później musieliśmy obrabiać na kontrolę. Że dużo szczęścia, przy której bramce macie do siebie pretensje na niebie? Myślę, że przy każdej możemy mieć do siebie pretensje, tak naprawdę, bo obrażamy, że nie było kiedyś, nie nasze błędy w różnych fazach tych akcji. Także mamy do siebie pretensje o każdą bramkę. Myślę, że staraliśmy się pokazać charakter, goniąc ten wynik, szkoda, że się nie udało i wszystko tym ubolewamy. Chyba myślę, trudno tak się przede wszystkim sobie powiedzieć, że to jeszcze 0-3 to jeszcze nie koniec. Myślę, że taki jest sport, że jak się przegrywa, to trzeba dążyć do tego, żeby wyrównać albo wygrać. Nie dążyliśmy z całego serca, zostawiliśmy zdrowie na boisku. Nie udało się i teraz odpowiada się ciężka walka w tabeli. No właśnie, bo trochę się pokomplikowało, to znaczy się trochę ciaśniej zrobiło, bo tak do tej pory to chyba mogliśmy mówić o bardziej tej trójce myśleć, a teraz trzeba chyba myśleć o jednak o ósemce najpierw. Myślę, że trzeba myśleć przede wszystkim o Bożniku Zawrze, teraz jest czerwona kadra, trzeba przepracować na solidny, to na pewno zrobimy, z tym to spokojnie, że tej pracy nam nie zabraknie, którą wykonamy, no i potem będziemy się starać wybrać z Bożnikiem. Wiesz, do mnie dotarło, że to jest niestety mecz, ale wiadomo, nie przywiązywałem do tego jakiejś wielkiej wagi, szkoda, że tak się poczuło, że przegramy, ale czy to był niestety mecz przegrany, czy drugi mecz przegrany, to nie miałoby niczego znaczenia, cieszymy się. Trener Kloś stwierdził, że przespaliście pierwsze 20 minut. Z czego to wynikało? No ciężko to powiedzieć tak na gorąco, ale taka jest prawda, wszyscy to widzieli, że pierwsze 20 minut było przespane i dopiero gdzieś potem zaczęliśmy grać, co chcieliśmy. To teraz ta tygodniowa przerwa, to po porażce to pewnie trudniej się przyjmuje na taki czas bez meczu. Myśli jeszcze o tym. No tak, ale myślę, że plan będzie taki, żeby szybko przeanalizować to spotkanie, wyciągnąć wnioski i skupić się na pracy takiej codziennej i na meczu z Górnikiem.